Dzień dobry, drodzy kochani widzowie. Witam Was jak zawsze serdecznie i zapraszam na nowy odcinek Podróży do Nowej Ziemi. Odcinek, w którym moim gościem dzisiaj jest Igor Witkowski. Witaj, Igorze. Witaj, witam Ciebie i witam wszystkich widzów, słuchaczy również. Ja bardzo Tobie też dziękuję, Igorze, za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj będziemy się poruszali w temacie edukacji. System edukacji, stara edukacja, nowa edukacja. Temat wiem, że to jest dla Ciebie bardzo bliski, bardzo jesteś z tym tematem związany, też w tym temacie robiłeś publikacje i chciałbym, Igorze, zacząć takim tutaj pytaniem, może takim moim też wstępem na temat edukacji. Generalnie tak, ja dostrzegam pewien taki fenomen związany z edukacją, systemem edukacji. Edukacja nam towarzyszy od dziecka, po prostu chodzimy do szkoły, później jesteśmy dorośli, mamy swoje dzieci, które chodzą do szkoły, później mamy wnuki, wszędzie na ulicy widzimy dookoła też szkoły różne, więc jest to bardzo ważny element życia społecznego. I mnie zastanawia jedna rzecz, taki pewien fenomen. Z jednej strony ta edukacja jest nam taka bliska, ale z drugiej strony odnoszę wrażenie, że istnieje tutaj gdzieś w naszej populacji, w większości populacji taka pewna niewidoczna bariera w naszych umysłach, taka mgła, która powoduje, że my do końca nie rozumiemy, jak ważne jest nastawienie dzieci na rozwój, jak ważna jest kreatywność dzieci i jak ważna jest edukacja w kontekście też przyszłości naszego świata. Więc chciałbym, Igorze, żebyś mi tak opowiedział, może na takie pytanie odpowiedział, skąd w ogóle się biorą takie nasze, jak to nazwać, mentalne ograniczenia, skąd to się w ogóle w nas bierze, że tak to wygląda? Znaczy, zacznę może od tego, że jest duży problem. To znaczy, na czym, co jest złego w ogóle? No, złego jest to, że to jest edukacja, która blokuje rozwój świadomości, dlatego że świadomość to jest samodzielne myślenie, myślenie krytyczne, kreatywność i tak dalej. To jest świadomość. Natomiast taki system, jaki działa, czy w Polsce, czy generalnie w ogóle na Zachodzie, to on polega na tym, że uczniom się koduje jakby odpowiedzi na gotowe odpowiedzi na gotowe pytania. I nie ma miejsca na ten prawdziwy rozwój w ogóle. I efekt tego jest taki, że po prostu mamy katastrofę. Dlatego, że już przed pandemią, czy tak zwaną pandemią według niektórych powiedzmy, były takie alarmujące sygnały, że w Polsce jest ponad 1 000 000 dzieci ze zdiagnozowaną depresją lub innymi zaburzeniami psychicznymi. To już była katastrofa. A od tamtego czasu, czyli przez ostatnie powiedzmy 3 lata, docierają różne sygnały, to znaczy sygnały, artykuły, wypowiedzi specjalistów i tak dalej. Ja to staram się monitorować i sobie zapisywać, które mówią o tym, że od tamtego czasu, czyli przez te ostatnie 3 lata, problem się bardzo nasilił z różnych powodów i efekt tego jest taki, że mamy bardzo szybkie odchodzenie, przechodzenie jakby rodziców czy uczniów do nauki indywidualnej, homeschooling tak zwanej i mamy bardzo dużą presję na psychiatrię w Polsce, żeby coś z tym zrobiła, tylko że przeciętny człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że ta psychiatria niczego tu nie rozwiąże, zwłaszcza, że generalnie ona nie leczy. To jest ona polega na tym, że się daje powiedzmy jakieś środki uspokajające, prawda, że na Zachodzie to mamy tak zwaną epidemię ADHD, to się w ten sposób tłumaczy, te frustracje dzieci tym systemem, tylko tyle, że później odkrywca, tak zwany odkrywca tego ADHD, ja już nie pamiętam, jak on się nam nazywał, Erman czy jakoś tak, przyznał się na łożu śmierci, bo umarł, ale krótko przed śmiercią przyznał, że niczego takiego jak ADHD nie ma, on to zrobił po prostu, wymyślił to dla zrobienia kariery. Więc raczej to wygląda w ten sposób, że po prostu dzieci nie przyjmują jakby tych rozwiązań tego systemu. Zresztą ja sam pamiętam, jak ja będąc jeszcze w szkole podstawowej miałem takie przekonanie i od czasu do czasu to mówiłem, że ta szkoła jest głupia, powiedzmy, prawda, że szkoła głupia. No i efekt tego jest taki, że mamy całkowite zatrzymanie rozwoju w tym świecie praktycznie. Mamy narastanie problemów społecznych takich, że grożą nam masowe rozruchy w tej chwili destrukcyjne. Młode pokolenie na Zachodzie jest bardzo nastawione na takie widzenie generalnie rządu i elit, czy establishmentu, czy jako czegoś wrogiego, prawda, jako jakiejś takiej demonicznej, złowrogiej siły. I to
To znaczy uruchomi, ja wiem, że uruchomi, oczywiście ktoś się może z tym nie zgadzać, ruchy społeczne, które będą po prostu czystym zniszczeniem, czystą destrukcją. Rewolucyjne czy lewicowe, jak to można to różnie nazywać. Ale generalnie system bankrutuje, robi krzywdę dzieciom, tworzy ludzi manipulowalnych, bo takim człowiekiem nieświadomym bardzo łatwo się steruje. I to chociażby widać po tym, co się w Polsce dzieje, prawda? Że ludzie sami w zasadzie na Zachodzie, i to są na to statystyki odpowiednie, odchodzą od demokracji, od wolności. Są jakieś takie rankingi państw demokratycznych czy prawdziwie demokratycznych, i tu się okazuje, że tylko. Ja nie pamiętam już, jak to jest zatytułowane, czy to robi ONZ, czy to ktoś inny robi, ale w każdym razie pokazują, że no następuje załamanie społeczeń w zasadzie powoli. I tak jak powiedziałem, no nie ma rozwoju. W związku z tym, jak się pojawia zapaść teraz, a ona się zaczęła tak naprawdę pojawiać już w 2019 roku, to nie ma. Przy takim człowieku, jakiego ta edukacja tworzy, nie ma możliwości wygenerowania jakichkolwiek rozwiązań, czegokolwiek konstruktywnych. Ci ludzie będą po prostu niszczyć, oni się domagają, prawda, więcej. Tak jak mamy we Francji teraz, że za kilka dni będziemy mieli masowe strajki, bo oni wybrali państwo socjalistyczne, w którym rola państwa jest większa niż w Chinach. I buntują się na fali radykalnie lewicowej ideologii, która będzie się sprowadzała do tego, że to państwo socjalistyczne, przeciwko któremu oni się buntują, oni zastąpią większą rolą państwa, prawda? I to dochodzi do tego rodzaju irracjonalizmu. Generalnie ten system edukacji, jaki jest, tworzy zagrożenie egzystencjalne dla cywilizacji. I nikt nie jest w stanie zobaczyć, na czym to polega. Natomiast wracając do jakby drugiej części pytania, na czym polegają te blokady? Dlaczego ludzie tego nie chcą? Dlatego, że to znaczy, co to znaczy nie chcą? Ja przecież piszę wiele książek, miałem najróżniejsze prelekcje, spotkania z ludźmi, w których o tym mówiłem, prawda? Mówiłem o tym, jaka jest alternatywa i co ona daje, to znaczy nie na podstawie abstrakcji, tylko mówiłem o inicjatywach, które już były wprowadzane i dawały konkretne korzyści, prawda, konkretny postęp. Nic z tego, ale to dosłownie nic, do ludzi nie trafia. I tutaj jest problem jakby głębszy, psychologiczny, co my widzimy w ogóle, co to jest, dlaczego tak jest. Ja roboczo... To znaczy, to, co się dzieje z ludźmi, tak zwany regres psychologiczny, czyli bardziej konkretnie troszkę regres budowy osobowości, on powoduje, przede wszystkim on się, że tak powiem, rzutuje na relacje międzyludzkie. To znaczy, blokuje rozwój, blokuje kreatywność, to jest jedno, ale też to bardzo mocno widać w relacjach międzyludzkich, dlatego że one się bardzo spłycają. Znacznie trudniejsze staje się widzenie człowieka w drugim człowieku w ogóle. Zaczynają się takie wzorce, jak mniej więcej jak w społeczeństwach pierwotnych, że dziecko jest jakimś tam, jakąś lalką, powiedzmy, która służy do zaspokajania czegoś. Tak w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu, prawda? I ja podejrzewam, że tutaj w grę wchodzą, no nie wiem, czy dokładnie takie mechanizmy, jakie zasygnalizowałem, ale generalnie jakieś takie pierwotne, bardzo archaiczne, głębokie mechanizmy. Tu jest duży problem po prostu i cały ten plan przemian na Ziemi, jaki się dokonuje, on zmierza do tego, żeby ludzi zmusić do przyjęcia rozwiązań właściwie wbrew sobie. To było wprost nazywane w ten sposób. To znaczy po prostu mamy, ja wiem, że ktoś może tego nie przyjmować, dla kogoś się to może wydawać obraźliwe, powiedzmy, takie coś. Takie porównanie, powiedzmy, społeczeństw ludzkich do społeczeństw małpich mniej więcej, bo to do tego się, do miłości małpiej, powiedzmy. Ale nie, tak czy inaczej widzimy coś takiego, że no, trudno racjonalnie podważyć prawdziwy rozwój człowieka, prawda? Rozwój krytycznego myślenia, rozwój
indywidualności, powiedzmy, w człowieku. Tego się nie da racjonalnie uzasadnić, w żaden sposób blokowania tego. A pomimo tego widzimy taką sytuację, że nie działają żadne argumenty na ludzi, po prostu nic kompletnie. I potrzebne są po prostu głębokie wstrząsy, takie, żeby ludzie zderzyli się ze ścianą w dużym uproszczeniu mówiąc i to zderzyli się wiele razy, tak żeby ich to zabolało i żeby oni się zorientowali, że no dalej już się tak nie da. I generalnie rzecz biorąc, to, co się dzieje na świecie, do tego zmierza, właśnie do wytworzenia takiego. Ja nie potrafię dokładnie wyjaśnić od początku do końca, z czego ta blokada się bierze. Mogę tylko powiedzieć, że no, psychologia opisuje tutaj, prawda, budowę osobowości, takie rzeczy, ewolucję tego, ale. No jest to za głęboki temat, żebym ja tutaj był w stanie wytłumaczyć. Natomiast mogę powiedzieć, że blokada beton jest potężny po prostu, z jakim ja się spotykam. Tak, i to też poniekąd sam system edukacji tworzy taką pętlę, błędne koło, że Tak. tak wychowuje dzieci, które później stając się dorosłymi, nie widzą właśnie same ograniczeń tej edukacji, w której byli. Więc to taka Tak. też Nie pętla mają jest na żadnych rynku. zainteresowań, nie są w stanie niczego same z siebie zrobić, ze sobą, powiedzmy, ze swoim życiem, nie widzą sensu życia w ogóle później. Stąd na przykład liczba samobójstw dzieci bardzo radykalnie rośnie i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle na Zachodzie. No katastrofa, jakby na to nie patrzeć, no. Tak. A takie mam pytanie, może na chwilę, zanim jeszcze przejdziemy do nowej edukacji, i to warto by było tak się zatrzymać na tej edukacji starej, ja to nazywam stara edukacja, obecna edukacja. Czy mógłbyś, Igorze, tak wymienić takie główne blokady, które system edukacji tworzy w dzieciach? Co tak naprawdę się dzieje z dzieckiem, które idzie do edukacji? Bo też warto jest najpierw zobaczyć tego przyczynę, skąd to się bierze, i żeby też się później otworzyć na jakąś zmianę, no, rozwój, chcieć czegoś innego, więc warto się skupić na samej przyczynie. Co się dzieje właśnie z dziećmi, które idą do szkoły? Jakie byś takie wymienił główne ograniczenia, blokady, które w tych dzieciach się tworzą poprzez tą edukację? Co tam się wtedy w ogóle dzieje z dziećmi w takim wieku? Problem jest taki po prostu, że szkoła nie uczy myślenia. Ona przygotowuje, to jest wzorzec XIX-wieczny, który pojawił się po tak zwanej wiośnie ludów, po masowych niepokojach społecznych w Europie w połowie XIX wieku. I władzom, rządom wprowadzającym edukację publiczną, czyli masową, prawda, państwową, nie zależało na tym, żeby tworzyć ludzi niezależnie myślących. Po prostu. Oni się społeczeństw ludzi bali wtedy. Oni uważali, że to jest masa, którą należy skanalizować i przyuczyć do wykonywania określonych czynności. Tylko tyle, że to działało do pewnego momentu. Działało zwłaszcza w czasie, kiedy była produkcja masowa, kiedy ludzie pracowali albo na roli, albo w fabrykach i nie musieli myśleć, prawda? Nie było żadnego nacisku na to. Natomiast no, to jest człowiek warunkowany, że tak powiem, tresowany w ten sposób, że on ma zapamiętywać odpowiedzi na pytania. Dziecko zwłaszcza przede wszystkim zakorzenia w sobie takie przekonanie, że odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania są już gdzieś zapisane i wystarczy je tylko zapamiętać. I to jest bardzo duży problem, dlatego że to blokuje rozwój człowieka w tym sensie, że on nie jest umysłowo samodzielny. On nie widzi sensu życia, tak jak powiedziałem, nie jest kreatywny, nie jest w stanie niczego stworzyć i nadaje się tylko do no, grania w jakieś durne gierki na telefonach, prawda? Telefonami, bo on nie jest w zasadzie i nigdy nie będzie w takiej sytuacji dojrzałym człowiekiem po prostu. To wychodzą psychiczne kalejki z czegoś takiego. No to tak z grubsza, no po prostu to, co jest potrzebne, to jest nacisk na myślenie samodzielne, na kreatywność, na budowanie pełnych osobowości, pełni człowieka, prawda? Bo to jest warunkiem sensu życia i szczęścia w życiu w ogóle i skuteczności, a nie tego rodzaju programowanie ludzi. Bo to jest odwrotnością rozwoju świadomości, to blokuje świadomość, a człowiek bez świadomości jest człowiekiem pierwotnym, po prostu, no. I do tego to się sprowadza. Tak. Ja bym tak jeszcze od siebie dodał, że takie coś ja widzę, że dziecko idąc do szkoły,
Jest w nim poniekąd wygaszany ten, nazwać to można, płomień taki życia, że to okalecza duchowo w ten sposób, że samo trzymanie dziecka w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie wszystko jest według pewnego schematu z góry ustalone, zabija też dziecku taką tą energię życiową, ciekawość świata, więc pod tym stopniem jest takie wygaszanie tej energii życiowej w dziecku i to też myślę, że jest duży problem, ponieważ jeżeli przez takie coś się przechodzi przez wiele, wiele lat, tam 8 czy ile, czy 10, nawet no na więcej nawet, no to później też ciężko jest się odnaleźć w życiu, więc to też jest chyba taki ważny czynnik, że nas pod tym kątem jest szkoła No jakoś... tak, to jest pokolenie w zasadzie stracone, no to sobie trzeba powiedzieć. No, jak ja prowadziłem zajęcia z dziećmi lekcje właśnie takie samodzielnego myślenia, można powiedzieć, to ja zaczynałem zawsze od tego, pierwsza lekcja taka była, że ja im mówiłem, co ten system im blokuje i że jeśli nie wypiszą się, że tak powiem, albo nie zapiszą się na coś, co by ten system uzupełniało, powiedzmy, to no, od tego zależy, jakie będą mieli życia po prostu. I mówiłem o tym, jak prostych, banalnych rzeczy ludzie potrafią nie widzieć w ogóle. I to na dzieci 10-letnie mniej więcej działało bardzo silnie i one po prostu same później przychodziły na zajęcia. Nikt je do tego nie zmuszał. Ja kiedyś się zapytałem, czy dlaczego przychodzicie, mówię tutaj, zwłaszcza, że to było sporo po godzinach lekcyjnych, więc dla dziecka zostanie w szkole dłużej, powiedzmy tam do 15, powiedzmy na przykład, no to był jakiś tam wysiłek, prawda? I pytałem dlaczego, czy dlatego, że rodzice im każą, czy no właśnie z jakiego powodu. I jak dzieci zaczęły wyjaśniać to, jak one rozumieją potrzebę tego, to mnie po prostu poraziło, bo one to rozumiały po kilku lekcjach, 5 czy 10, nie wiem ilu, dużo lepiej to rozumiały niż przeciętny dorosły. Były świadome tych ograniczeń i korzyści z innych rozwiązań alternatywnych i po prostu robiły to po to, żeby móc mieć no, pełnię życia, jakby żeby przeżywać pełnię życia. Po prostu mówiły rzeczy takie, w które jak ktoś by mi wcześniej coś takiego opowiedział, to ja bym nie uwierzył. Także to działa, w związku z tym, jak ja im zaczynałem mówić o tym, zaczynałem im to wyjaśniać, to dla dzieci to był duży szok, bo one nigdy z czymś podobnym się nie spotkały. Po prostu dziecko idzie do szkoły i jest kanalizowane. Nigdy nie spotka się z żadną alternatywą, nigdy nie spotka się z jakimś konstruktywnym zakwestionowaniem tego systemu, prawda? W związku z tym przyjmuje, że tak jest, tak ma być, ono ma się złożyć, że tak powiem, dziecko ma się złożyć w ofierze, prawda? Bo tak musi być, bo tak jest. Ale wcale tak nie musi być, prawda? Tak. I to też potem prowadzi do tego, jest chyba taką jedną z głównych przyczyn, że później bardzo dużo osób dorosłych nie jest w stanie sobie dokonać pewnego otwarcia się na świadomość, zmian w swojej świadomości, ponieważ są zablokowani i tak jakby utorowani w jednym takim kierunku, też schemacie myślenia. Tak. I to jest taką też plagą tego świata współczesnego. Tak, no to jest ewolucja psychiczna po prostu. Jeśli cofamy człowieka do poziomu człowieka pierwotnego, to tego się nie da przeskoczyć żadnym argumentem. I to jest właśnie to, co widzimy, o czym mówiłem na początku. Jakbyśmy się przenieśli przykładowo do średniowiecza i zaczęli im mówić o ograniczeniach ich świata, to co najwyżej moglibyśmy zostać spaleni. Ale nic konstruktywnego z tego by nie wynikło, dlatego że jeśli się zmarnuje ten okres otwartości na rozwój w okresie dziecięcym, to nie da się tego później naprawić, odtworzyć czy odrobić, dlatego że mózg jest elastyczny, to znaczy zmienia swoją konfigurację, powiedzmy, komórki nerwowe zmieniają połączenia w czasie dzieciństwa. Jeśli do tego czasu tego się nie wykorzysta i ten rozwój nie nastąpi, to on już nigdy nie nastąpi. Taka jest niestety brutalna prawda. To trzeba poczekać po prostu na nowe pokolenie i ono będzie, to będą już zupełnie inni ludzie. Zresztą w najróżniejszych zapowiedziach dotyczących obecnych czasów powtarzał się taki motyw renesansu człowieka, czy jak to u Plejadan na przykład, że renesans, tam mowa, było takie sformułowanie, renesans o niewyobrażalnych wręcz rozmiarach i tak dalej. No to jest głównym, wymuszenie odejścia od tych wzorców jest głównym celem przemian, dlatego że
Bez przebudowy człowieka nic, żadnego lepszego świata nie będzie, prawda? I to jest kluczem do wszystkiego, tak naprawdę, do całej przyszłości ludzkości. Czy w ogóle jest możliwy rozwój cywilizacji, tam jakiś pewien przeskok też świadomości tutaj w populacji, bez kładzenia nacisku na myślenie indywidualne w szkole? Czy to się po prostu wyklucza jedno z... Nie, to tego się nie da obejść. Nie da się obejść. Mechanizm, jakby, to znaczy mechanizm, może to złe słowo, fundament rozwoju człowieka jest jeden. Jest przez rozwój osobowości, jest przez rozwój właśnie indywidualności dziecka. I tego się nie da zastąpić niczym innym. Nie da się żadnymi sztuczkami, powiedzmy, bo to, co ja widzę, zastąpić. To, co ja widzę w tej chwili, na przykład wśród nauczycielek, to im się wydaje, że do nauczania świadomości, do rozwijania świadomości można zostać przeszkolonym, można się tego nauczyć i powtarzać później tylko tyle, że inne rzeczy, prawda, inne kwestie. Tak jakby rozwój świadomości mógł polegać na innym zaprogramowaniu człowieka. Nie, to nie jest coś takiego. Ci ludzie nie są w stanie tego w ogóle zrozumieć. Kompletnie. To jest czymś innym. To jest po prostu myśleniem indywidualnym i samodzielnym i krytycznym. Tego, żeby ktoś mógł uczyć dzieci tak naprawdę, prawda, autentycznego rozwoju, to musi wiedzieć, po pierwsze, zdawać sobie sprawę z tego, jak dotychczasowy system blokuje człowieka. I musi być jakaś, i punktem wyjścia zawsze musi być jakaś refleksja na ten temat. Ci ludzie nie są w stanie tego zrozumieć po prostu. W ogóle i nigdy nie będą w stanie zrozumieć. Tego się nie da w ogóle, zresztą tak na marginesie, to nie jest tylko zresztą moja opinia, ja cytowałem inne takie źródła. Nie da się tego zrobić w ten sposób, że szkołę można zreformować. Nie da się zreformować. To jest, ona umarła. Jak to powiedział zresztą jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. I trzeba ją po prostu zaorać. Te wszystkie zapowiedzi, które mówią o rozwoju człowieka, o renesansie jakby człowieka, czy odrodzeniu człowieka, to one mówią o tym, że będą pojawiały się inicjatywy czy miejsca prawdziwego kształcenia, ale to same takie stwierdzenia wskazują, że to się będzie działo poza systemem w zasadzie, dlatego że tego systemu, który jest, zmienić się nie da po prostu, bo to trzeba by całkowicie zmienić ludzi. Oni musieliby być wolni od takiego sposobu myślenia, jaki reprezentują dotychczas. Także to zostanie postawione na głowie, ale po prostu nie będzie przed tym ucieczki, bo to, co się będzie działo ze światem wkrótce, pokaże no, pełne koszty tego. Tak. No i właśnie, czy teraz przypadkiem nie jest taki idealny czas, idealne okno czasowe na to, aby pewne nowe wzorce, nowe modele edukacji gdzieś wpuszczać w społeczeństwo, zaszczepiać po prostu tak społecznie? Ponieważ ja tak to widzę, że jeżeli pewnego dnia dojdziemy, pewnie wkrótce, do tak zwanej ściany, gdzie te nasze tutaj społeczeństwo się w jakiś sposób załamie, to też to spowoduje, że poniekąd nastąpi takie otwarcie wśród ludzi umysłów. Też ludzie do tego będą zmuszeni, żeby się otworzyć i szukanie innych rozwiązań. I czy właśnie, jeżeli teraz nie zaczniemy te rozwiązania gdzieś oddolnie już wprowadzać, to tak potem fajnie zaprocentuje, że po prostu w pewnym momencie ludzie zobaczą, wcale nie musimy szukać rozwiązań, ponieważ one już są tutaj dookoła nas, tylko po prostu skorzystajmy z nich. Czy to taki nie jest teraz idealny czas na takie rzeczy? Tak, oczywiście, całkowicie się z tym zgadzam. To znaczy, no tak jak powiedziałem na początku, na razie jest beton i nic do nikogo nie trafia praktycznie. To znaczy, no, ja mam zapisane kontakty do kilku osób dosłownie, które się ze mną skontaktowały, które deklarowały gotowość jakiejś pomocy albo pytały o rady odnośnie wprowadzania czegoś takiego w przypadku wychowania własnego dziecka, na przykład, ale to jest dosłownie kilka osób. Na razie to do 99% ludzi nie trafia, ale oczywiście dobrze jest sygnalizować już w tej chwili, że coś takiego, że takie rozwiązania w ogóle są.
Dzięki temu ludzie później będą mogli je odnaleźć, zwrócić na nie uwagę, jeśli wcześniej gdzieś zasłyszeli, prawda, że coś takiego jest. To znacznie ułatwi. Natomiast to, w jaki sposób oni mają zwrócić na to uwagę, to w zapowiedziach różnych i wydaje mi się to na gruncie jakby analizy wydarzeń w tej chwili, wydaje mi się też to dosyć prawdopodobne. Mowa była w każdym razie o tym, że ludzie zobaczą upadek tego świata i ogarnie ich wstyd. I na podstawie tego, dzięki temu wstydowi, zawrócą z błędnej ścieżki, jak to zostało gdzieś tam napisane. To znaczy, no zaczną wtedy szukać rozwiązań, ale zmuszeni przez rozwój sytuacji, że tak powiem. No. Natomiast oczywiście dobrze jest o tym już w tej chwili mówić, żeby ludzie później mogli skierować się w tą stronę. Oni muszą coś słyszeć wcześniej o tym. Tak. Ja też myślę, że potencjał jest w tym, że z każdym rokiem jest coraz więcej zarówno rodziców, jak i także nauczycieli. Też mam z takimi osobami, może nie kontakt bezpośredni, ale gdzieś widzę w komentarzach, wiadomości od osób, które są nauczycielami i ten problem dostrzegają. Z tym, że być może jakoś one nie działają też tak, żeby zmienić, tylko cały czas jeszcze tkwią w tym starym, ale ten potencjał jest ogromny i on będzie cały czas się No, rozwijał, jeśli chodzi o taką gotowość do zmian wśród ludzi, więc to też jest taka fajna sprawa. ja widzę, że przynajmniej w Polsce bardzo mocno narasta frustracja systemem, to znaczy tym systemem edukacyjnym, dlatego że, no, jak powiedziałem, stres u dzieci jest bardzo silny, zaburzenia psychiczne narastają bardzo szybko, samobójstwa wśród dzieci narastają bardzo szybko. I to widać chociażby po tym, że ludzie bardzo mocno przechodzą do homeschooling, czyli do nauczania poza szkołą indywidualnego. Tylko tyle, że oni na razie jeszcze nie potrafią powiedzieć, nie rozumieją do końca, a właściwie w ogóle nie rozumieją, na czym konstruktywna droga tutaj polega? To znaczy, to co, ku czemu oni chcieliby zmierzać, czy, albo w jaki sposób wyrażają te frustracje na różnych blogach czy w artykułach i tak dalej, to jest jakąś taką mętną mieszanką. Ja nie potrafię tego nazwać jakoś krótko, ale wytykają różne objawy patologii, że tak powiem, systemu, patologii szkolnej, prawda, że dzieci są bardzo obciążone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drogi polegającej na rozwojowi samodzielnego myślenia, kreatywności, oni nie widzą, dlatego że no, prawie nikt nie rozumie, czym kreatywność właściwie jest. Nauczycielkom to się wydaje w ogóle, że to może polegać na tym, na przykład, że dzieci się będą uczyły na podłodze. Dosłownie to jest stwierdzenie z jednego artykułu na taki temat, albo że będą miały dzieci umazane rączki farbami. Do takich symbolicznych, że tak powiem, zbitek, to się mętnych zbitek, to się sprowadza. Natomiast generalnie no, frustracja narasta, bo oprócz tych przyczyn takich systemowych, no to w Polsce jeszcze dołącza się do tego minister Czarnek, który próbuje indoktrynować dzieci, jakby dotychczasowych ograniczeń było za mało, dotychczasowych blokad, jakby było za mało. Plus nauka zdalna wywołała prawdziwe spustoszenie, dlatego że wśród młodszych dzieci ona po prostu nie działała. To znaczy, mam znajomych, którzy w czasie tej nauki zdalnej mieli synka 7-letniego, w tej chwili on już jest troszkę starszy, ale była na przykład taka sytuacja, że on siadał przed komputerem i jeszcze miał problemy z opanowaniem czytania i pisania, i pani mu mówiła przez komputer: no to teraz dzieci robimy to czy tamto, prawda? On nie był w stanie tego zrobić i nikt mu nie zajrzał w cudzysłowie
przez ramię, nie skontrolował i nie skorygował i nie pomógł, prawda? Tylko pani mówiła przez ten komputer dalej po prostu. I efekt tego był taki, że ten system się załamał, to znaczy on przestał działać w ogóle. I takie rzeczy się składają na to, że ta frustracja narasta. Tak jak powiedziałem, ona na razie nie może się przerodzić w wybór jakichś autentycznych, konstruktywnych rozwiązań, bo ludzie ich nie widzą po prostu, ale i tak to, co się dzieje, jest ważne, dlatego że to otwiera ludzi Tak, po prostu. dokładnie. O, to jest przygotowywanie gruntu po to, żeby w odpowiednim momencie oni byli gotowi wybrać inną drogę, powiedzmy. I jak na razie, no, widać, że tu zmiany zachodzą, prawda? Tak. Tak, może teraz się skupmy, Igorze, na nowej edukacji. Też fajnie jest, jakby sporo ludzi zobaczyło, jakie możliwości daje nowa edukacja, co dzięki temu może się zmienić na lepsze w nas, w ludziach i też w świecie. I to też lepiej pomoże zrozumieć, jak ta stara edukacja była w pewien sposób szkodliwa i no bezwartościowa na jakimś tam poziomie. Więc Igorze, jak ty byś opisał właśnie w takiej w twojej wizji, jaką masz wizję nowej edukacji, jakie byłyby jej takie też filary, założenia i w którą stronę by ona nas mogła popchnąć, jeśli chodzi też o przyszłość naszej cywilizacji? No, zacznę może od tego, że to znaczy problem, założenie nie powinno sprowadzać się do tego, żeby kodować dzieciom wiedzę. To nie powinno być najważniejsze, dlatego że w dzisiejszych czasach mamy taką sytuację, przepraszam, że ta wiedza jest dostępna na dotknięcie klawisza w zasadzie. Natomiast problem polega na tym, że dzieci nie są w stanie, czy w ogóle ludzie nie są w stanie do niej sięgnąć, prawda? Nie rozpoznają jej. Następuje takie jakby taki coś w rodzaju takiego wtórnego analfabetyzmu. Ich to nie interesuje po prostu, nie czują takiej potrzeby. Więc tu trzeba przede wszystkim skupić się na tym, żeby pokonać tę barierę przede wszystkim. To znaczy, to jak ja prowadziłem zajęcia z dziećmi, to może w ten sposób, na przykładzie to opiszę, to wyglądało w ten sposób, że tak jak wspomniałem, była pierwsza lekcja, w której wyjaśniałem dzieciom, w jaki sposób ten dotychczasowy system je blokuje i co one tracą w ten sposób. Bo ja wiem, że to może być prawda brutalna, powiedzmy, dla niektórych, ale ja uważałem, że ja nie mogę dzieci oszukiwać, manipulować nimi w żaden sposób, tylko jeśli one potrafią, są w stanie zrozumieć coś takiego, to mają do tego prawo, bo tego zależy ich życie. I ja im to po prostu wyjaśniałem. Późniejsze lekcje wyglądały w ten sposób, że ja rzucałem takie, można powiedzieć, pytania, czy kwestie do rozważenia i rozmawialiśmy o tym. To znaczy to nie tyle, nie polegało to na mówieniu dzieciom czegoś, tak jak w normalnej szkole, tylko my wspólnie myśleliśmy. I dzieci między sobą też rozmawiały o tych kwestiach i myślały wspólnie. To jest czymś krańcowo odmiennym, prawda, od tego, jak ten system dotychczasowy działa. To były takie sprawy, czy takie pytania, powiedzmy, czy takie zdania, na które trudno byłoby wyuczyć się określonej odpowiedzi. I one były też z góry przygotowane pod kątem ujawniania wad dotychczas, kompensowania, że tak powiem, blokad, jakie tworzy dotychczasowy system. To znaczy, na przykład, to były sprawy takie, że no gdyby na przykład lew mógł mówić, to czy byśmy zrozumieli go? I tego rodzaju rzeczy wywoływały rozmowy dzieci. One na tym, na, podczas, w trakcie tej rozmowy, one myślały o tym i uczyły się myślenia. Na przykład, któregoś razu rzuciłem takie pytanie na lekcję, które po prostu nagle mi przyszło do głowy. I to jest też a propos tego, w co wierzą
no, wyznawcy tych dzisiejszych takich jakby światopoglądów, takich, no można powiedzieć, regresu. To znaczy, oni na przykład uważają, że powinien być dochód gwarantowany i ludzie nie powinni pracować w ogóle, bo w tej chwili jest sztuczna inteligencja, automatyzacja i to nie jest w zasadzie potrzebne. To jest taki socjalizm 2.0, powiedzmy, albo 3.0. No to ja rzuciłem dzieciom taką myśl. Co by było na przykład, gdyby wszystkie rzeczy były dostępne w dowolnych ilościach za darmo? Co by się stało wtedy? I nastąpiła jakby taka chwilka ciszy, ale to dosłownie może 5 sekund albo 6 sekund. I jeden chłopiec powiedział, że no ludzie nie mieliby żadnej motywacji, żeby robić cokolwiek. I jego koleżanka po chwili dodała, taki świat by umarł. I w ciągu w zasadzie minuty temat był rozstrzygnięty. I to się wydaje, że to jest, powiedzmy, trudna kwestia. Może dla dzieci 10-letnich niektórym by się wydawało, że za trudna. Natomiast tu się okazuje, że one po iluś lekcjach, po jakimś czasie tego rodzaju nauczania, były w stanie rozwiązać taki problem błyskawicznie i to genialnie, można powiedzieć, no, bardzo prosto, nie ulegając żadnym iluzjom, prawda, jakim wielu dorosłych ulega w tej chwili. I to na tym polegało. To było pierwsze stadium. Później, po pewnym czasie się okazało, że powtarzanie samych lekcji tego rodzaju troszkę nudziło dzieci i one zaproponowały, żeby zrobić coś innego. No to ja zacząłem mówić to znaczy zainicjowałem taki temat różnych alternatyw dla różnych rzeczywistości. Na przykład przeprowadziłem taką lekcję o tym, jak życie mogło się inaczej rozwijać na Ziemi. No i też było to tematem do jakichś tam rozważań, prawda? Dzieci sobie fantazjowały, jakie to stwory na Ziemi mogły istnieć. Mówiłem o tym, że ewolucja mogła się potoczyć inaczej, prawda? I przykłady są takie czy inne, prawda? Że na przykład w czasach dinozaurów było więcej tlenu w powietrzu, w związku z tym owady mogły być dużo większe i były ważki o rozpiętości tam powiedzmy 60 cm czy 50 cm skrzydeł. I takich lekcji o alternatywach było trochę. Ja też wyjaśniałem dzieciom pewne podstawowe pojęcia psychologiczne podczas tych lekcji, żeby one były świadome tego, czym jest świadomość, czym jest podświadomość i jak działają blokady psychologiczne. To była raptem zaledwie jedna lekcja. Dalszą fazą, której ja nie zrealizowałem, dlatego że dzieci było za mało, a do tego potrzebne by było. By były jakiś podział dzieci klasy, powiedzmy, czy tych dzieci, które przychodziły na jakieś grupy, co najmniej powiedzmy dwie grupy albo trzy grupy, to byłoby takie, to się nazywa, takie coś, co po angielsku nazywa się problem-based learning, czyli uczenie przez rozwiązywanie problemów. Na przykład przedstawia się jakąś tam sytuację wyimaginowaną, hipotetyczną, prawda? Że staramy się zrobić tak, żeby, no nie wiem, na przykład planeta była zdrowsza, czy natura, żeby była zdrowsza i jak to zrobić? No ja w tej chwili wymyślam z głowy, prawda? Ale jakieś tego rodzaju problemy. W każdym razie dzieci dostają jakiś temat do rozwiązania i różne grupy dzieci wypracowują jakieś propozycje rozwiązań, po czym porównują je ze sobą i dyskutują na temat wad czy przewag różnych rozwiązań. I to jest o tyle ciekawe, że dzieci w ten sposób oceniają się same. Dlatego, że co jest o tyle ważne, że dla dziecka ocena jego kolegów czy koleżanek jest dużo ważniejsza tak naprawdę niż ocena nauczycielki. Dziecko się dużo bardziej z tym liczy, co jego koledzy czy koleżanki myślą o nim czy o niej, prawda? I to jest też bardzo ciekawe, i to akurat jest krokiem sprawdzonym, dlatego że tego rodzaju programy już były realizowane i one generalnie rzecz biorąc dawały bardzo dobre
wyniki. No, można tu też robić inne rzeczy, prawda, takie, żeby urozmaicić taki rozwój świadomości czy rozwój człowieka w ogóle. Na przykład jedną z dosyć istotnych rzeczy to jest ukazywanie pewnych pułapek myślowych. To znaczy, na przykład przedstawia się jakiś niepełny obraz czegoś, który sugeruje coś. Na przykład sugeruje żyrafę, prawda? Dzieci się przyzwyczajają do tego, że to będzie pewnie żyrafa, po czym się odsłania karty w cudzysłowie i okazuje się, że to jest coś innego. I jak się zrobi coś takiego raz, drugi, piąty, dziesiąty, to później znacznie trudniej wprowadzić jest w dziecko w jakąkolwiek indoktrynację. To znaczy dziecko wtedy z góry, nie przyjmuje z góry jednej drogi myślenia, jednego rozwiązania, tylko zawsze ma gdzieś na marginesie głowy, w cudzysłowie, na uwadze różnego rodzaju alternatywy, że tak, może tak być, ale może być też tak, może być jeszcze inaczej. I to są tego rodzaju rzeczy, no generalnie, które zmierzają do tego, żeby dzieci myślały samodzielnie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie da się tego zrobić przez mówienie, przez samo mówienie, przez samo programowanie, jak ja to nazywam, dzieci, tak jak to jest w normalnej szkole, tylko musi to być jakaś interakcja. Uczący musi myśleć z dziećmi i musi to być jakaś rozmowa generalnie. Inaczej to nie ma sensu. Zresztą to wszystko się bierze. To znaczy, jakby spojrzeć na historię, to by się okazało, że wszystkie duże przełomy w dziejach ludzkości, począwszy od greckiego przełomu, który wytworzył, powiedzmy, filozofię, myślenie racjonalne, uświadomienie sobie praw natury i tak dalej, powiedzmy, 5-6 wiek przed naszą erą, przez renesans, później ewentualnie no, jako najważniejszą chyba w świecie nowożytnym uważam taką reformę edukacyjną, która została przeprowadzona w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku. W każdym razie wszystkie tego rodzaju przełomy, wszystkie takie renesansy w dziejach ludzkości, one się opierały na zrewolucjonizowaniu edukacji i we wszystkich tych sytuacjach twórcy danych programów odwoływali się do Sokratesa, bo Sokrates tutaj wprowadził po raz pierwszy tego rodzaju uczenie jako rozwijanie samodzielnego myślenia i do dzisiaj nazywa się to myśleniem czy nauczaniem sokratycznym. On po raz pierwszy zmuszał w cudzysłowie ucznia do tego, żeby samodzielnie wyciągał wnioski. I to była Więc wszystkie, tak jak mówię, te przełomy opierają się na tym i nawet ja w takiej książce pod tytułem Cywilizacja Światła zacytowałem nawet słowa Jezusa z jakiejś książki na ten temat, zawierającej takie przekazy, który powiedział, że żeby ludzkość mogła wyjść z pułapek, będzie musiała cofnąć się do przeszłości i znaleźć w niej rozwiązania. Mniej więcej tak mówię, powiedzmy, z pamięci, niedosłownie słowo w słowo, prawda, ale w każdym razie chodziło o to. W każdym razie rozwiązania są sprawdzone, one zawsze działały i tym bardziej irracjonalne jest to, że ludzie ich nie chcą. No. Tak, tutaj fajnie wspomniałeś o tym nacisku na rozwój kreatywności, na rozwój indywidualnego myślenia, ale też wcześniej mówiłeś o tym, że obecnie jest problem wśród dzieci, młodzieży z depresjami, nawet te samobójstwa. I tu też jest taka inny aspekt edukacji, o który chciałbym Ciebie zapytać. Właśnie, co myślisz o tak zwanych umiejętnościach miękkich, jak na przykład inteligencja emocjonalna, empatia, budowanie relacji, tak zwane mindfulness, czyli jakby wyciszanie umysłu, medytacja, tego typu sprawy. Czy jakie masz swoje takie wnioski, obserwacje? Tak zwane mind coś tam, ale nie dosłyszałem do końca. Mindfulness, czyli po prostu no, taka no, umiejętność bycia w tu i teraz, wyciszania umysłu, zarządzania swoimi myślami, tego typu takie umiejętności miękkie. Jakie masz swoje zdanie na ten temat i czy też widzisz taką potrzebę głęboką i gotowość wśród tych dzieci, bo masz z nimi kontakt, aby też w tą stronę właśnie iść, taką bardziej od strony psychologii?
Tak, to wszystko są przejawy tego samego tak naprawdę. To znaczy, ja mówię roboczo o rozwijaniu świadomości czy rozwijaniu samodzielnego myślenia. Natomiast gdyby ktoś mnie przyparł do muru i miałbym to wytłumaczyć tak bardziej poważnie, że tak powiem, konkretniej, to bym powiedział, że tutaj tak naprawdę chodzi o rozwój osobowości. Czym jest rozwój osobowości? Osobowość to jest umysł się składa jakby z kilku części, to znaczy tak się to określa w psychologii, natomiast w biologii to też można tak powiedzieć, dlatego że to są różne części mózgu odpowiedzialne za to. I skuteczność człowieka, ale również jego szczęście zależy i sens życia, i odczuwanie tego sensu życia, to wszystko zależy przede wszystkim od, to znaczy inaczej powiem. Tak jak jest biologiczna ewolucja człowieka, tak jak każdego gatunku, tak też w przypadku człowieka jest dzieje ludzkości, cywilizacji ludzkiej, można opisać jako przez pryzmat, powiedzmy, ewolucji psychicznej. I ta ewolucja psychiczna polega na tym, że osobowości ludzi się zmieniały. Na czym to polega? Co to znaczy? To znaczy, że przede wszystkim cały postęp ludzkości zależał od tego, na ile świadoma część umysłu miała połączenie z częścią nieświadomą. Dlatego, że to jest, do tego się cała ewolucja psychiczna, czy w ogóle cała ewolucja ludzkości jako cywilizacji sprowadza. To znaczy, o co tu chodzi? Chodzi o to, że jeśli nie rozumiemy symboli i nieświadomej części psychiki, która nami kieruje, podświadomości, powiedzmy, to wtedy sprowadza się to do tego, że człowiek robi różne rzeczy, ale racjonalnie nie byłby w stanie powiedzieć dlaczego. To jest właśnie to, co widać w tej niechęci rodziców czy nauczycielek do wprowadzenia tutaj jakiejkolwiek konstruktywnej zmiany, prawda? To coś takiego nazywane jest dysocjacją osobowości. To znaczy dosłownie podziałem umysłu na różne części. I kreatywność również zależy od tego, na ile ten umysł tworzy jedną całość, na ile tworzy pełnię, czyli na ile jest zintegrowana osobowość, w tym sensie, że kreatywność nie jest procesem tylko intelektu, tak jak to się zwykle ludziom wydaje, ale ona polega na tym, że człowiek rozumie takie symboliczne różnego rodzaju przebłyski, które do umysłu trafiają albo które są przez umysł generowane. I to musi tworzyć jakąś pełnię. I wtedy, jeśli ta pełnia jest, to wtedy automatycznie nam się to przekłada na to, co powiedziałeś, na inteligencję emocjonalną, która jest bardzo ważna, dlatego że od tego zależy, to znaczy to, że obecny regres, czyli cofnięcie psychiczne ludzi, polega właśnie na tym, że te ich umysły się dzielą na odrębne kawałki, że tak powiem, to widać chociażby właśnie po tym, że ludzie nie widzą i nie rozumieją i nie czują nawet potrzeb dzieci. Bo tak to można przecież określić, ten ich brak zgody na wzrost dziecka, jak to się w psychologii określa. To znaczy, żeby te potrzeby widzieć, trzeba umieć, tak jak ja powiedzmy, wyobrażam sobie Twoje potrzeby, a ty moje, tak z grubsza, prawda? W uproszczeniu. To trzeba umieć wyobrazić sobie, czym dany człowiek się kieruje, jak on myśli, jak on widzi pewne rzeczy, prawda? To normalnie w rozmowie jednej osoby z drugą coś takiego zawsze istnieje, prawda? Że żeby móc rozumieć, żeby móc się dogadać, żeby móc coś zrobić z kimś, to trzeba umieć sobie wyobrazić, jak ten człowiek myśli. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, ale do tego się sprowadza. Natomiast jeśli ten umysł jest taki właśnie podzielony, inaczej powiem, to wymaga świadomości.
Dlatego, że żeby odtworzyć jakoś przynajmniej w zarysach sposób myślenia drugiego człowieka, trzeba mieć świadomość włączoną, prawda? I jeśli ona nie działa, to wtedy nie potrafimy tego zrobić i wtedy dochodzi do takiej właśnie sytuacji, że dzieci są niszczone albo niszczą się i nikt tego nie widzi i nikt nie jest w stanie z tym zrobić i żaden rodzic tak naprawdę, czy prawie żaden, nie jest zainteresowany, żeby tutaj jakiś proces odwrócić, żeby w ogóle zastanowić się nad czymś, z czego to się bierze, czy się nie bierze właśnie. Więc to podaję jako przykład, że to, o czym wspomniałeś, jakby ta pełnia umysłu, czy ta inteligencja emocjonalna, to wszystko są skutki tego samego. To znaczy takiego właśnie rozwoju osobowości, rozwoju świadomości w uproszczeniu, o którym wspomniałem. Bez tego to daje zarówno sens życia, zarówno, prawda, skuteczność w życiu, że można stworzyć, zmienić zachowanie swoje, najpierw robić jedną rzecz, później w razie potrzeby wykazać się elastycznością i zacząć robić coś innego, prawda? To wszystko i ta inteligencja emocjonalna, to wszystko zależy właśnie od indywidualnego rozwoju człowieka. To są różne przejawy tego samego. Przepraszam, że może troszkę powiedziałem w sposób zaskomplikowany, albo może troszkę chaotyczny, ale mam Nie, nadzieję, że jest w jakoś porządku, zrozumiałem. właśnie od dobrej strony to ująłeś. Takie mam pytanie, też mnie ciekawi Twoje zdanie, Igorze, w takiej innej kwestii, takie bardziej może duchowe już trochę, a mianowicie wśród obecnych dzieci jest cała masa istot czy dusz, tak zwane dzieci indygo, dzieci kryształowe, które też przychodzą gdzieś z innych wymiarów, z ogromnym potencjałem świadomości, po to, aby być budowniczymi tego nowego świata, tutaj też zmiany wprowadzać. I czy ty, Igorze, uważasz, że w nowej edukacji jest miejsce na takie zajęcia czy rozmowy z dziećmi na tematy duchowe, filozoficzne, egzystencjonalne? Czy to jest ważna sprawa? Jakie masz zdanie w tym temacie? I takie swoje obserwacje, no bo też z tymi dziećmi pracowałeś trochę, więc czy widzisz potencjał wśród tych dzieci w tym temacie? Tak, ale to się samo pojawi jako naturalna konsekwencja rozwoju, tak, tego rodzaju refleksje. Jak ja prowadziłem zajęcia, to widać było, że z czasem, to znaczy z czasem, i ja bym powiedział nawet, że w błyskawicznym tempie, bo w ciągu powiedzmy paru miesięcy było widać różnicę, że tematy poruszane przez dzieci się pogłębiały w cudzysłowie. I one właśnie, to znaczy. Praktycznie prawie na każdych zajęciach, prawie na każdej lekcji byłem czymś przez dzieci pozytywnie zaskakiwany. Dzieci po prostu demonstrowały, że mają gigantyczny potencjał rozwojowy, który w dotychczasowym systemie w ogóle nie jest jakby wykorzystywany czy rozwijany. I dzieci, to znaczy. To, co ja zaobserwowałem jako następstwo takich lekcji, to było to, że dzieci, jak to określiła znajoma nauczycielka, która uczy normalnie te dzieci na co dzień, uczyła, ona powiedziała, że ona zaobserwowała, że te dzieci się zachowują inaczej, tak jakby ich poczucie własnej wartości wzrosło. I tak jakby wykazywały większą godność, że tak powiem, większą pewność siebie. I tutaj dochodzi do tego, że jeśli się dzieciom stwarza takie możliwości, to też u dzieci to działa na ego. I to ego jest dosyć istotnym jakby motywatorem dla nich, motywacją, stwarza motywację. To znaczy, dziecko w tym okresie, ja pamiętam taką rozmowę, jak z tą nauczycielką schodziłem po schodach, to już było w jakichś takich późniejszych godzinach, kiedy nikogo innego nie było w szkole i był spokój i cisza. I ona powiedziała, że dobrze jest, że to jest robione w takim wieku, przy takim wieku dzieci, 9, 10 lat, 11 mniej więcej, bo jak ona to określiła, jest to okres indywidualizacji. Dziecko w tym okresie ma bardzo silną potrzebę budowania własnej osobowości, odrębności, określania, budowy swojej tożsamości. Jeśli widziało dziecko, że ktoś mu w tym pomaga, i rozwija to, to z tego powodu
bardzo często, ja podejrzewam, właśnie przychodziło na lekcje. To znaczy, jakby motywacja tkwiąca w ego, można powiedzieć, tutaj działała. Potrzeba indywidualizacji, którą takie zajęcia zaspokajały. Także generalnie rzecz biorąc, wszystko wskazuje na to, moje doświadczenia przynajmniej na to wskazują, że to ma wszelkie szanse powodzenia. Dzieci są chętne, mają potencjał. I tak jak niektórzy ludzie, powiedzmy, narzekają na ten świat, prawda, że ludzie głupieją, że kultura upada na samo dno, prawda, że następują erupcje populizmu, powiedzmy, w życiu politycznym na przykład i tak dalej. Ja rozumiem, że takiemu przygnębieniu można ulec. Natomiast jak ja uczyłem te dzieci, to widziałem coś zupełnie odwrotnego. Widziałem oznaki wielkiej nadziei na przyszłość. Tak można powiedzieć. I prawda jest taka, że to właśnie te dzieci są nadzieją świata. One zbudują inny świat. Tak, ja jako taką ciekawostkę, taką małą dygresję tu od siebie mogę dodać, że ja ten proces tak też widzę od takiej strony energetycznej w ten sposób, że nazwijmy to dusze, wyższe jaźnie, nadświadomości tych dzieci, które tu się rodzą, w pewien sposób logują się na planie ziemskim, też z tego poziomu wysyłają pewną inspirację w przestrzeń, takie promieniowanie, tak to nazwijmy, z gotowymi jakimiś rozwiązaniami, jeśli chodzi o edukację, z nowymi wzorcami, po to, aby te informacje gdzieś się tutaj w polu zbiorowości zakotwiczyły Tak. i osoby dorosłe teraz, które są bardziej wrażliwe i takie sensytywne, te informacje gdzieś w sobie odbierają i po prostu mając już takie możliwości, będąc po prostu no, dorosłym i mając możliwości, tego typu nowe wzorce poprzez swoją pracę, działalność puszczają. Więc poniekąd też z jednej strony to my przygotowujemy tym dzieciom jakby drogę i stwarzamy możliwości, ale z drugiej strony gdzieś na głębszym poziomie, z poziomu wyższej jaźni tych dzieci, jest to też ich jakby kreacja i ich taki też plan. Więc to też Tak. jest fajna sprawa. To ja pozwolę sobie tutaj coś dorzucić, bo ja 1,5 roku temu, w maju 2021 roku, zostałem zaproszony, żeby wygłosić prelekcję na takim, zdaje się, polskim kongresie radiestetów czy radiestetów i energoterapeutów, nie pamiętam. Nie bardzo wiedziałem, czego się należy po tym spodziewać. Aczkolwiek kongres był w bardzo pięknym miejscu, w ogóle w byłym ośrodku wypoczynkowym KCPZPR w Mierkach na Mazurach, które było piękne, zrobiło to wrażenie jak sceneria z Jamesa Bonda, mniej więcej z lat 70. z jakiegoś luksusowego ośrodka. Tak mi się to kojarzyło. I ludzie, sami ci ludzie okazali się bardzo inteligentni i bardzo ciekawi. I po prelekcji podszedł do mnie, nie pamiętam, czy to był prezes tego stowarzyszenia, czy zastępca prezesa, no ktoś taki mniej więcej, i powiedział mi z takim wyraźnym przejęciem, że oni z czym mają do czynienia w swoich, nie wiem, badaniach, dociekaniach, prawda, właśnie stykają się z takim zjawiskiem, o którym powiedziałeś. O. Właśnie z tym energetycznym. I to jest coś dziwnego, dlatego że ja nigdzie indziej od nikogo innego czegoś takiego nie słyszałem. I wtedy to mnie zaskoczyło. Natomiast teraz to już wiem, że tak jest, dlatego że nie tylko ty mi o tym powiedziałeś i ja to już słyszałem od paru osób. Tak, to jest realną zmianą, że tak powiem. Ona się dokonuje. I takie jeszcze pytanie jedno mam, Igorze, na już koniec sam naszej rozmowy. Wiesz co, ja tak też czuję i widzę, że wiele osób, wielu rodziców sobie do końca nie zdaje sprawy, nie jest świadomych tego, jakie są potężne możliwości, jeśli ukieruje się dzieci na po prostu rozwój, szeroko rozumiany rozwój świadomości, rozwój osobowości, rozwój tam myślenia indywidualnego, jakie by to dało korzyści właśnie ich Tak. dzieciom? I jak twoim zdaniem, Igorze, warto do tego tematu podejść, jak rozmawiać z rodzicami, na co uwagę zwracać, od której strony to można zrobić? Ja myślę, że na razie to nic nie da, dlatego że blokady są bardzo silne, bardzo silne. Ja nawet podejrzewam, bo mam podstawy ku temu i zaraz nawet powiem zaraz, że w niektórych krajach poza Polską, na przykład w Wielkiej Brytanii, one są silniejsze. To znaczy powiem, więc wydaje mi się, że na razie to gotujmy się, przygotowujmy się, ale moment na to dopiero nadejdzie.
nadejdzie taki moment i to się okaże, i okaże się wtedy, że możemy dużo zrobić. Ale na razie przygotowujmy się. To znaczy, powiem ciekawy przykład, to znaczy coś takiego, ja wiem, ja się spotkałem, prawda, no, z takimi blokadami, które opisałem w Polsce. Natomiast pewna znajoma z Wielkiej Brytanii opisała mi sytuację, która, no, mimo wszystko w Polsce byłaby nie do wyobrażenia. To znaczy pewna pani, Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, zainteresowała się tym, o czym my w tej chwili rozmawiamy, na przykład, i to, co ja opisuję w swoich książkach. I przyszedł jej do głowy taki pomysł, żebym ja może na przykład przyjechał do Wielkiej Brytanii i troszkę wygłosił jakieś prelekcje, żebym coś tam zrobił, prawda? I no najpierw to ja jej poradziłem, żeby ona spróbowała porozmawiać z nauczycielami swojego dziecka i czy z rodzicami innych dzieci ze szkoły, do której to jej dziecko chodzi. I ona mi opisała później w mailu takie spotkanie z rodzicami, z którego oczywiście nic nie wynikło, bo oni nie wykazali żadnego zainteresowania, ale wręcz rozmowa się zakończyła, bo jakaś tam mama, Brytyjka, powiedziała, jak ta moja znajoma zaczęła mówić, prawda, o tym, że jest to rozwijaniem kreatywności i tak dalej, no to przerwała jej jakaś tam pani, Brytyjka, i powiedziała: a na co nam jakaś kreatywność? A co, skąd my wiemy, co może z tego wyniknąć? Z takimi wyraźnymi obawami. Więc z czymś takim to ja się w Polsce mimo wszystko nie spotkałem. Więc naprawdę sytuacja jest to po prostu tragiczna. I czy innego rozwiązania niż wymuszenie tego, niż doprowadzenie do tego, że ludzie się zderzają ze ścianą, w cudzysłowie, nie ma. Więc na razie to myślę, że dobre jest to, co robimy w tej chwili, natomiast nie pokonamy tych barier w tej chwili sami. Czy musimy poczekać, aż sytuacja do tego dojrzeje? I tak jeszcze mi już jedno przyszło, króciutkie pytanie na koniec, też mnie to zainteresowało teraz. Ramy czasowe tego procesu, jak uważasz, Igorze, czy jesteśmy w stanie dokonać takiej gruntownej zmiany w systemie edukacji w trakcie trwania na przykład, nie wiem, jednego pokolenia, czy my raczej bardziej teraz możemy ukierunkować te dzieci, które są teraz w szkole, po to, żeby one później wprowadziły prawdziwe zmiany. Jak to widzisz tak w ramach czasowych? To znaczy, to będzie wyglądało w ten sposób. Tak ma wyglądać, przynajmniej z tego, co ja wiem, że poważna zapaść wytworzy masowe rozruchy, które będą inne niż wszystkie tego rodzaju bunty społeczne, jakie były dotychczas widziane przez ludzi. One będą dużo bardziej destrukcyjne i dużo bardziej masowe, i mają przerazić ludzi i uświadomić, że z człowiekiem stało się coś takiego, o czym oni dotychczas nie wiedzieli. To tak mniej więcej ma wyglądać. Kiedy to się zacznie? Wydaje mi się, że w tym roku jak najbardziej, dlatego że no to, co widzimy w tej chwili, na przykład rozruchy, jakie przykładowo były w Sylwestra w Berlinie i w Düsseldorfie w Niemczech, one były powszechnie nazywane przez niemieckie media walkami ulicznymi. To już były takie, zresztą nie pierwsze, takie zwiastuny tego, że coś się szykuje poważnego. I takich zwiastunów z innych krajów też mieliśmy troszkę. No chociażby, prawda, to, co było w Brazylii niedawno, a za kilka dni będziemy mieli we Francji. I myślę, że to się już zaczyna rozwijać. I wydaje mi się, że to się nie będzie rozwijało długo, tylko że w ciągu tego roku to będziemy widzieć, i w związku z tym w perspektywie, powiedzmy, roku czy paru lat, to nastawienie, ta sytuacja zacznie się na tyle zmieniać, że ludzie się troszkę zaczną otwierać. Myślę, że to nie jest odległe. To znaczy, jestem pewien, że to nie jest odległe. I teraz tak, co dalej? Będą wprowadzane różnego rodzaju inicjatywy, takie jak te, o których ja mówiłem, prawda? Poza normalnymi systemami edukacji. I
one zaczną tworzyć w cudzysłowie ludzi innych, prawda? Natomiast więc i te zmiany powinny być w tym sensie, żeby się przekładały, powiedzmy, na rozwój świata. To myślę, że to jest kwestia, no powiedzmy, że rzędu kilkunastu lat. To znaczy, jak Niemcy zaczęli wprowadzać tego rodzaju analogiczną, może nie tak szeroko zakrojoną, ale nie tak głęboką, ale jednak podobną reformę edukacyjną, po niemiecku to się nazywało Reformpädagogik. No, głównym jakby mózgiem tego był taki człowiek, który się nazywał Hermann Knoll. I to czas, jaki upłynął od wprowadzania tych rozwiązań do sytuacji, kiedy Niemcy zajęły pierwsze miejsce, jeśli chodzi o nagrody Nobla, powiedzmy, na przykład z nauk ścisłych, to było rzędu kilkunastu lat. Także te zmiany powinny być widoczne dosyć szybko. Natomiast ja podejrzewam, że to będzie i tak zaledwie jakby taki preludium czy początek, dlatego że na dobre zmianę świata będą w stanie przeprowadzić dopiero ludzie reprezentujący nowe pokolenie. To znaczy, wtedy można będzie powiedzieć, że ta zmiana się dokonała w pełni. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że pierwsze światełka dające nadzieję, to one, myślę, będą się pojawiały dosyć szybko. Okej, super. Wielka wdzięczność, Igorze, za rozmowę No dzisiejszą. i wzajemnie, to co robisz jest bardzo ważne. Powiem Ci, że zostało mi w głowie bardzo dużo jeszcze pytań związanych z edukacją, więc gdybyś miał ochotę w przyjemności jeszcze ten temat pociągnąć, kontynuować, to byłbym wdzięczny. Oczywiście, to znaczy ja myślę, że sytuacja będzie się rozwijać i będziemy mieli wiele, w cudzysłowie, pretekstów do tego, żeby ją na bieżąco komentować nawet. Także ja bardzo chętnie wezmę udział w przyszłości w takich rozmowach z tobą, dlatego że z różnych powodów nie będę tutaj mówił, prawda? Ale wydaje mi się, że robisz to bardzo dobrze. I też fajnym takim tematem jest, który ja czuję głęboko, opisanie potencjalnych takich zagrożeń dla naszej też psychiki związanych z tymi zmianami dla ludzi, bo to też taki będzie szok kulturowy pewien i Tak. też pewne obciążenia psychiczne To mogą. znaczy To jest ważny temat. już tak powiedzmy, że na zakończenie tytułem podsumowania czy załącznika do tego, o czym rozmawialiśmy. Problemem z takimi ludźmi, o których powiedziałem, z osobowościami zdysocjowanymi, czyli właśnie z takim umysłem podzielonym, którzy nie rozumieją swoich bodźców podświadomych i w związku z tym nie są w stanie ich kontrolować i one nimi rządzą, powiedzmy, jest też to, że to rzutuje na kreatywność, na relacje międzyludzkie, na przykład bardzo jest widoczne w relacjach rodziców z dziećmi, ale też tworzy takich ludzi bardzo sztywno myślących. Oni raz przyjęty pogląd, czy raz przyjętą interpretację będą cały czas wszystkim, co tylko się da, uzasadniać i mają dużo mniejszą zdolność do przewartościowania się. Właściwie żadną. I ten regres się pogłębia w tej chwili coraz szybciej, dlatego przede wszystkim, że w miarę jak dociera do ludzi, takich właśnie ludzi, coraz więcej bodźców niepasujących do ich widzenia świata czy widzenia siebie, to tym więcej oni wypierają. Im więcej wypierają, tym bardziej te ich umysły się dzielą. Czyli efekt jest taki, że proces się przyspiesza sam. I on doprowadzi do tego, że ci ludzie, tak zablokowani ludzie właśnie, tak zablokowani na przykład przez tą edukację ludzie, oni nie będą w stanie w żaden sensowny sposób zareagować na to, co się będzie działo. Nie będą w stanie wybrać drogi postępu, powiedzmy, czy drogi światła inaczej.
tylko będą się otaczać coraz większymi kokonami, aż staną się to kokony betonowe w zasadzie i oni się zabetonują w tych kokonach i nie będą w stanie wyjść z nich. Jeśli pewne elementy ich widzenia świata, pewne fundamenty, tak jak na przykład religie, będą się walić, powiedzmy, to ich świat się będzie kończył. Oni będą w zasadzie, oni będą się zamykać w takiej schizofrenii, w zasadzie już nie w depresji, tylko w schizofrenii, odcinać się kompletnie od świata i to będzie bardzo smutny koniec, dlatego że taki stan rozpadów osobowości, jak to się nazywa formalnie, jest stanem bardzo bolesnym. Tacy ludzie będą odczuwać to jako śmierć duszy. I to jest niestety los, który sobie gotują, ale to, że sobie gotują, to jeszcze można by przecierpieć, powiedzmy. Natomiast też gotują swoim dzieciom, niestety. Tak, i myślę, że już ta sytuacja związana nawet tutaj z COVID-em, która miała, czy ma miejsce, też ten proces już nam trochę Tak. ukazała, już Tak, pokazała. to wszystko zmierza do tego, żeby ukazać ludzi prawdę o sobie i właśnie wszelkie bodźce lękowe, wszystko to, co się dzieje w tej chwili, jest przez tych ludzi wyczuwane, może nie tyle rozumiane, co wyczuwane raczej, jako sygnały wskazujące, że coś się kończy. Prawda? Takie sytuacje, nawet jak śmierć królowej brytyjskiej, czy papieża, prawda, czy nawet Pelego, to one na poziomie symbolicznym nasilają takie odczucie podświadome, że coś się kończy, prawda? I w tym samym wywołują bodźce lękowe, które ten proces napędzają, które powodują właśnie to odcinanie się od rzeczywistości coraz większe. Niestety. To jest bardzo smutna prawda i to jest bardzo groźna prawda, dlatego że to są ludzie, którzy, trudno określić ich mianem odpowiedzialnych, prawda? To w ogóle to jakby poruszamy się w zupełnie innych światach w tym momencie, ale niestety to ten stan, który to, co ludzie ze sobą pozwolili zrobić, czy zrobili ze sobą, jest bardzo groźne i będzie bardzo nieprzyjemny. Tak, tym bardziej, że ja widzę, że powinniśmy patrzeć na temat związany z świadomością bardziej holistycznie, czyli nie tylko to, co jest związane z duchowością, czyli miłość, odkrywanie swoich jakichś możliwości, potencjałów, tego typu sprawy, ale także rozumienie tego, w jakim żyjemy świecie, co się dzieje i Tak. po prostu, żeby się odnaleźć w tym wszystkim. To jest bardzo ważne też. Tak, żeby widzieć w ogóle swoje miejsce w nim, żeby sens widzieć w nim, żeby widzieć sens swoich poczynań różnych, prawda? No, alternatywą jest po prostu to, co widzimy, czyli katastrofa, no zwyczajnie. Katastrofa człowieka tak naprawdę. Tak, dokładnie. Okej, super Igorze. Wielkie dziękuję Tobie za Ja dzisiaj. również dziękuję. Pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam wszystkich oglądających. Tak, Do usłyszenia. Dziękujemy Wam, drodzy kochani widzowie, za czas poświęcony. Pozdrawiamy i zapraszamy na przyszłość. Thank you.